Podaj współrzędne punktu P', będącego obrazem punktu P o współrzędnych minus 3, 2 w symetrii względem osi OX. Zaznaczymy punkt P w układzie współrzędnych. Punkt P ma współrzędne minus 3, 2, czyli mamy 3 jednostki w lewo i 2 jednostki do góry. Zapiszmy współrzędne punktu P minus 3, 2. Punkt P' jest obrazem punktu P w symetrii względem osi OX. Czyli oś OX jest naszym lustrem, w którym będziemy odbijać punkt P. Punkt P w tym odbiciu znajdzie się w tym miejscu. Odczytajmy współrzędne tego punktu. Widzimy, że współrzędna x-owa nie zmieniła się, ciągle wynosi minus 3. Natomiast współrzędna y-owa zamieniła się na przeciwną, czyli jeżeli wcześniej współrzędna y-owa wynosiła 2, teraz wynosi minus 2. Czyli zapiszmy, że współrzędne punktu P' to jest minus 3, minus 2. Podaj współrzędne punktu P bis, będącego obrazem punktu P w symetrii względem osi OY. Teraz naszą osią symetrii jest oś OY, czyli to stanowi nasze lustro. I zobaczmy, gdzie znajdzie się obraz punktu P po odbiciu w tym lustrze. Punkt P bis znajdzie się po przeciwnej stronie osi Y, czyli w tym miejscu. Zapiszmy P bis. Teraz widzimy, że współrzędne x-owe są przeciwne. Czyli wcześniej współrzędna x-owa wynosiła minus 3, teraz wynosi 3. Natomiast współrzędna y-owa zostaje bez zmian, czyli nadal wynosi 2. Czyli punkt P bis ma współrzędne 3 i 2. Podaj współrzędne punktu P tris, będącego obrazem punktu P w symetrii osiowej względem początku układu współrzędnych, czyli względem punktu 0, 0. Tu mamy punkt 0, 0. Możemy naszkicować prostą, która przejdzie przez punkt P i przez początek układu współrzędnych. I widzimy, że punkt P tris znajdzie się po drugiej stronie punktu 0, 0. Czyli mamy w tym miejscu. Tu mamy punkt P tris. Zarówno współrzędne x-owe są przeciwne, jak i współrzędne y-owe. Czyli tu współrzędna x-owa wynosiła minus 3, więc teraz będzie 3. Współrzędna y-owa wynosiła 2, teraz będzie minus 2. Czyli punkt P tris ma współrzędne 3 i minus 2.